Marszałek Adam Matusiewicz zwiedził budowę nowego kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej. Celem wizyty marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza w Bielsku-Białej była Akademia Techniczno-Humanistyczna, gdzie w kampusie na Błoniach trwa właśnie budowa nowego gmachu dla Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Nowy gmach powstaje w oparciu o rozbudowę budynku C, czyli byłej stołówki żołnierskiej. Koszt budowy to 13 milionów złotych. Budowa prowadzona jest dzięki funduszom europejskim rozdysponowanym przez władze województwa śląskiego dla Akademii Techniczno-Humanistycznej. Marszałek zwiedził budowę, po czym znalazł chwilę, by podzielić się swoimi wrażeniami. Z pieniędzy unijnych w okresie programowania 2007-2013 na kwestie inwestycyjne będzie wydatkowana na terenie naszego województwa 1 700 000 000 euro. Myślę, że te pieniądze, które są wydatkowane tutaj, to będą jednymi z tych najlepiej wydatkowane. Inwestycje w kształcenie to jest inwestycje w przyszłość. Ja się bardzo cieszę, że te pieniądze, które przechodzą przez mój urząd, trafiły dokładnie tu. Dokładnie tu widzimy, że tempo budowy jest imponujące. Bardzo się z tego tytułu cieszę i co więcej, dla mnie to uzupełnia obraz ATH jako uczelni z dużymi ambicjami. I trzymam kciuki i będę też pomagał. Adam Matusiewicz zapewnił, że Akademia Techniczno-Humanistyczna może liczyć na pomoc i wsparcie władz województwa w procesie przekształcania w uniwersytet. W tej sprawie muszą się zjednoczyć wszyscy, zarówno władze uczelni, jak i politycy zarówno szczebla regionalnego, jak i lokalnego, bo jest to jeden z najważniejszych celów, jaki stoi przed Podbeskidziem w najbliższych latach. To znaczy umiejscowienie na terenie Bielska tego, na co Bielsko i cały region zasługuje, czyli uniwersytet. Myśmy rozmawiali z panem rektorem, z państwem dziekanami i wiem, że na jednym z najbliższych posiedzeń Senatu pan rektor przedstawi taką mapę drogową, jak dojść do tego szczytnego celu. Ja z mojej strony zadeklarowałem pomoc, ale to nie tylko, powiedziałbym, duchową, ale również w miarę możliwości materialną, bo jest to dla rozwoju nauki i życia uniwersyteckiego całego województwa śląskiego, ta sprawa ma kapitalne znaczenie. Marszałek województwa śląskiego wyraził także chęć pomocy w finansowaniu rozbudowy kampusu na Błoniach. Zgodnie z planami rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej profesora Ryszarda Barcika, wszystkie rozsiane po mieście wydziały, łącznie z rektoratem, docelowo mają znaleźć swoją siedzibę w kampusie pomiędzy ulicami Willową i Szeroką. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na około 50 milionów złotych.